Jeszcze, proszę Państwa, na tym nie koniec, ponieważ nasz patron medialny konkursu aktualności turystyczne, i poproszę tutaj przedstawicieli redakcji, redaktor naczelny pan Dariusz Liwanowski oraz pani Elżbieta Miczka. Jest to specjalne wyróżnienie, ale może oddam głos. Otóż dziękuję pani prezes. Pozwólcie państwo, że uzasadnię tę nagrodę, która jest rozszerzeniem trochę tego regulaminu. Chcieliśmy tą nagrodą zwrócić uwagę na zjawisko pewne. Jak dużo dobrego może zrobić sytuacja, kiedy odpowiednim ludziom stworzy się odpowiednie warunki do działania oraz jak wiele dobrego przyniesie praca zespołowa dobrze ułożona pomiędzy władzami miasta a lokalną organizacją turystyczną. I tą nagrodą chcieliśmy zwrócić Państwa uwagę właśnie na to zjawisko, a my będziemy je jeszcze opisywali na łamach. Gratuluję nagrodzonym. Centrum Informacji Turystycznej w Ustce. O, i tu pan dyrektor. Gratuluję.